Towarzysze, obywatele, ludu pracujący stolicy. Gomułka triumfalnie przejmujący władzę. Radość tłumów jest prawdziwa i spontaniczna. Polacy widzą w Gomułce nadzieję na zmiany. Jego słowa wydają się to potwierdzać. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Naród kochał Gomułkę. W knajpach grano 100 lat, wszyscy wstawali, jak to nie wstał, to dostawał mandat. Stawali, bili brawo, śpiewali. Lud kochał Gomułkę. Gomułce wierzył, bo uwierzył, że jest prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie. W tym czasie Jacek Kuroń należy do partii, gdzie reprezentuje coś, co można określić jako partyjną lewicę. To ruch zwolenników zmian, reprezentuje ich tygodnik Po Prostu. W jednej redakcji pracują tak różni ludzie jak Jan Olszewski i Jerzy Urban. Gomułka początkowo spełnia postulaty zmian, wypuszczani są więźniowie, Stalinogród staje się znów Katowicami, a Pałac Kultury traci imię Józefa Stalina. Powstaje też tak zwana czarna seria polskiego dokumentu, reportaże niepropagandowe pokazujące na przykład prawdziwe życie w ruinach Warszawy. Chłopiec z nogą w gipsie jest sam sobie winien. Zapomniał, gdzie mieszka, wybiegł z izby i runął w przepaść. Nikt nie rozumie, dlaczego został przy życiu. To był cud. W tym domu ludźmi rządzi strach. Śmierć grozi każdemu dziecku. Matko, jeżeli jesteś zajęta, przywiąż dziecko do łóżka. Sznurek będzie jego aniołem stróżem. Również w kinie następuje zwrot. Powstają obrazy takie jak Kanał czy Popiół i Diament, gdzie jakowcy przedstawieni są już nie jako czarne charaktery, ale jako postacie skomplikowane, tragiczne. Od kiedy jest pan w konspiracji? Od 1940. I o co pan walczył? O wolność Polski. Ale czy taką, jak teraz Polskę pan sobie wyobrażał? Pan, panie poruczniku, nie może nie wiedzieć, że w tej Polsce zarówno dla pana, jak i dla tysięcy takich jak pan istnieje tylko jedna możliwość – walczyć. Gdzie pan pójdzie ze swoją ankietą personalną? Wszystko w tym kraju jest przed panem zamknięte, prócz jednego – więzienia. Mimo zmian, partyjna lewica nie ma jednak zaufania do Gomułki. Myśmy mieli sporo nieufność do Gomułki, więc tu zjednoczony Gomułka, do którego ma się nieufność. Taki pomysł, jemu trzeba patrzeć na ręce, krytykować i realizować nasz program niezależnie od kierownicy. Już w 1957 roku Gomułka zaczyna odchodzić od październikowych ideałów. Zamknięty zostaje tygodnik Po Prostu. Gomułka brutalnie kończy z wiecowaniem. To po zamknięciu Po Prostu lud wyszedł na ulicę. Wszystko na to wskazuje, że zupełnie, absolutnie celowo doprowadzono do demonstracji i do tego, żeby je golędzino w tłumie. Gomułka, była legenda, że Gomułka doszedł do władzy na wiecach. Musiał pokazać, że on się z wiecami nie liczy. Musiał panować nad sytuacją, a tak to sytuacja nad nim panowała. Teraz zaczyna się okres umierania października. No ja jakby pominąłem całkiem Węgry, które tu odgrywały zupełnie zasadniczą rolę. Zaczęły się jeszcze tego samego dnia chyba wydarzenia węgierskie, albo w przeddzień. Podobne przetasowanie na szczytach władzy w Węgrzech kończy się krwawym powstaniem i interwencją wojsk radzieckich. Chruszczow dobitnie pokazuje, że zmiany mają swoje granice. Te wydarzenia to też pretekst dla Gomułki, by zatrzymać zmiany i skonsolidować władzę. Do kierownictwa partii wprowadza swoich zaufanych ludzi. Do składu biura wszedłem w wieku 35 lat. Nie za wcześnie? Jak się okazało? Baliście się Gomułki na posiedzeniach biura politycznego? Nie odczuwałem takich. On nie dominował. Nie miałem takich. On nie dominował. On nie dominował. A to bez wątpienia. To bez wątpienia był zawsze przygotowany wyśmienicie. Przyznaję, że wielokrotnie brała żałość, jak dochodziło do krytyki rządu, a personalnie premiera. Józef Cyrankiewicz, człowiek o wybitnych zasługach, wybitna osobowość, bardzo ciekawa. Jako premier rządu powiedziałbym, płynął. Gomułka nie pozbędzie się Cyrankiewicza. Wyżej cenił lojalność. Z tego powodu trzymać będzie również przy władzy Zenona Kliszko. Kliszce on ufał, aczkolwiek go niezbyt szanował. Właśnie raczej mi irytowało to, że Gomułka ma do niego takie przekonanie. Podczas gdy w rzeczywistości miałem dziesiątki sytuacji, zresztą zwłaszcza później, kiedy on
straszne numery odstawiał. No. Takim facetem, który się opiekował Kliszką, żeby nie gadał, był straszny głupcz, to był właśnie Werblan. On umiał z nim rozmawiać i Kliszko korzystał z jego rad i on rzeczywiście uratował wiele sytuacji. Pisał mu pewne teksty, te teksty on potem gdzieś tam odczytywał. I mówi, towarzysz Zenonie, tylko do tego miejsca dalej nie czytajcie. W latach 60. następuje powolny zastój zmian, jednak niektóre zdobycze października zostaną na zawsze. Warto też tutaj wymienić zasługi Gomułki. To odejście od brutalnych represji, destalinizacja, odzyskanie pieniędzy od ZSRR w zamian za wywieziony z Polski węgiel, walka o uznanie zachodniej granicy Polski przez RFN, pewna niezależność w polityce wobec ZSRR, uprzemysłowienie kraju. Jednocześnie Gomułka nie zaciąga długów. W powszechnej opinii oceniany jest jako skąpy. Dlaczego Gomułka był taki skąpy? W jakim sensie? No to był oszczędny, te papieros na pół, ołówkiem pisał, no nie. Ołówkiem długów pisał, nie zaciągamy. On, lekarze mu poradzili, żeby nie palił całego papierosa, tylko ołówkę, prawda? No i to brali rząd ze skąpstwa, prawda? Śmieszna rzecz. Natomiast rzeczywiście były sprawy tak, że on kiedyś publicznie objechał swojego syna, który pracował przecież w handlu zagranicznym, za to, że on za węgiel sprzedany gdzieś to do Brazylii, czy gdzieś tam, czy gdzieś, nieważne, że on sprowadził cytryny do Polski. I go tam publicznie objechał, że to jest wszystko po to, żeby na Nowym Świecie tam w kawiarniach mówiono o nim. Polacy w zamian za brak dalszych zmian dostają tak zwaną małą stabilizację. W mieszkaniach pojawia się pralka frania, na drogi wyjeżdżają syrenki. Zaczyna się też masowa produkcja telewizorów Lotos. Chwila zakupu telewizora, ewenement w życiu rodzinnym. Od jutra Wicherek będzie nasze dzieci zaganiał spać. Niektóre nowinki zostaną standardami PRL, jak słynna meblościanka. Instytut Wzornictwa Przemysłowego nie ustaje w walce o estetykę i wygodę przedmiotów codziennego użytku. Inżynier Maleszewski zaprojektował taki przemyślny mebel dla kawalerek. Tapczan, schowek na pościel, szafa, półki, wszystko w wymiennych segmentach. Inne nowinki okażą się całkowitymi niewypałami. Ilu uczniów, tyle kaset. I oto teraz nauczyciel przystępuje do oceny. Wszystkie wyniki zapalają się jednocześnie. 5 lampek to oczywiście piątka. Być może już za niewiele lat do wyprawki pierwszoklasistów trzeba będzie dołączać woltomierz, kolbę do lutowania i zapasowe tranzystory. Do was, towarzysze robotnicy! W tym czasie Gomułka zanudza Polaków swoimi technokratycznymi apelami. Zapewniajcie rytmiczność produkcji. Skracajcie cykle inwestycyjne. Tymczasem Kuroń, cały czas należąc do partii, organizuje partyjną opozycję. W 64 roku razem z Karolem Modzelewskim redagują słynny list otwarty do partii. Była to krytyka systemu jako niedziałającego na rzecz robotników, zakłamującego komunizm. Wszystko to takie właśnie było, proletariacka rewolucja, socjalizm, bo to dla nas była droga do socjalizmu, demokracja robotnicza, myśmy mówili. Rady robotnicze przede wszystkim. Cała władza w ręce rad, taką tą rewolucję chcieliśmy tutaj robić. Kuroń oraz Modzelewski są inwigilowani oraz rozpracowywani przez służby bezpieczeństwa. Podstawili nam oni bardzo zręcznie funkcjonariusza służby bezpieczeństwa, także im się udało list otwarty złapać przed jego rozkolportowaniem, w związku z tym oni ograniczyli się do represji i wtedy myśmy go wydali jawnie już, znaczy z nazwiskami, jako list otwarty, podpisany jak Modzelewski Kuroń, na dole było napisane, że kosztuje nas to 3 lata i tyle właśnieśmy dostali. I tak znaleźliśmy się po raz pierwszy w życiu. Aresztowanie Kuronia tylko konsoliduje ruch opozycyjny na Uniwersytecie Warszawskim, do którego należą tacy studenci jak Adam Michnik czy Jan Lityński. Przywódcy w więzieniu znakomicie robią. Znakomicie. W ogóle więzienie bardzo robi dobrze robi działalności politycznej. Dynamizuje ją. Daje konkretne, jasne, zrozumiałe dla wszystkich zewnętrznych ludzi cele i pozwala na szerzenie propagandy, agitacji, ruchu niesłychanie cenna rzecz. I to, trzeba powiedzieć, komandosi wykorzystali. Mówię komandosi, bo tak zaczęto już wówczas tą naszą opozycję na uniwersytecie nazywać.
Komandosami ich nazwał mój kolega i mówi, że to są komandosi Kuronia i Moduleckiego, którzy robią desanty na zebrania partyjne, żeby zadawać pytania prowokacyjne. Jeżeli chodzi o komandosów, rzeczywiście większości, bo nie wszyscy, większości nie byli pochodzenia polskiego. Rzeczywiście bardzo dużo pośród tych ludzi, którzy tworzyli ten ruch 8 marca, było ludzi żydowskiego pochodzenia. To można powiedzieć, że Kuroń podał tym partyjnym antysemitom piłkę do strzału. W tym czasie partii w siłę rośnie grupa tzw. partyzantów. To grupa związana z Mieczysławem Moczarem, ministrem bezpieczeństwa. Można ich określić jako komunistycznych narodowców, grających na patriotycznych nastrojach i powszechnym szacunku dla wojska. Krytykują jednocześnie wpływy Żydów w partii. I to była ideologia partyzantów. Kombatancka, odwołująca się do rzekomo jedności narodów w walce z okupantem, tego udziału AL-u i AK, które to razem walczyły z okupantem i teraz razem mają budować kraj w takim wojskowym porządku. Tu by trzeba różne problemy tych dyskusji, które się wtedy toczyły, ale to sobie oczywiście darujemy. I to jest ten plan ideologiczny, w którym, jak każdy nacjonalizm potrzebuje wroga, a Związek Radziecki być nie mógł z przyczyn zasadniczych, no a wróg musi być zewnętrzny. I zarazem dobrze, żeby był wewnętrzny, żyć się do tego świetnie nadawał. Pod tymi hasłami mogli wyrzucić starych raz, że antypolscy i antynarodowi. Dwa, że w dodatku Żydzi, bo o tym, kto jest Żydem, decyduję ja, powiedział ktoś z hitlerowskich dygnitarzy, to idealnie oddaje tą istotę tej ideologii. Oni sami mogli sobie tych Żydów mianować i sprawa była załatwiona. W 67 roku moczarowcy dostaną idealny pretekst do działania. Wybucha wojna 6-dniowa, podczas której wspierany przez USA Izrael pokonuje wspierane przez ZSRR państwa arabskie. W służbach i wojsku zaczynają się pierwsze czystki. Ludzie narodowości żydowskiej są wyrzucani z pracy. To dokument podpisany przez generała Jaruzelskiego, który był blisko związany z grupą partyzantów. Do kulminacji tych nastrojów, a zarazem próby obalenia Gomułki dojdzie w 68 roku. Wtedy też z afiszu zdjęte zostaje przedstawienie Dziady w reżyserii Dejmka, określone jako antyradzieckie i antyrosyjskie. Wybuchają protesty studentów. Sytuacja wymyka się spod kontroli. Relegowali wbrew prawu, bo właśnie bez komisji dyscyplinarnej, a decyzją ministra, do czego minister nie miał prawa, Michnika i Schleifera z Uniwerku. Ofiary wybrali dość przypadkowo. Znaczy nie przypadkowo, w tym sensie, że Schleifer miał odpowiednie nazwisko, a tata Michnika nazywa się Schechter, Ozjasz. Ale myślę, że tu nie o to szło. Że tu szło o to po prostu, żeby nas zmusić do kontruderzenia. I myśmy to wtedy wszystko brali pod uwagę, ale zdecydowaliśmy się ruszyć, bo nad nami, nade mną i nad Karolem, ciążył błąd październikowy. Daliśmy się zabić po cichu, mówiliśmy, a trzeba było wyjść z rozwiniętymi sztandarami. Dobrze, przegramy, ale wszyscy się dowiedzą, żeśmy byli i o cośmy walczyli. I słaliśmy wiec na 8 marca. Studenci podpisują petycję, w której domagają się przywrócenia Michnika i Henryka Schleifera na studia. Zwołany zostaje wiec, który zostaje brutalnie stłumiony przez służby Moczara. Protesty rozlewają się po kraju. To w zasadzie bunt młodzieży przeciw władzy. Informacja przedostaje się za granicę. To już poważny kryzys. Gomułka nie ma wyjścia. By utrzymać władzę, robi ruch nazywany ucieczką do przodu. Wygłasza mowę, podczas której atakuje wpływy żydowskie w partii. W wydarzeniach, jakie miały miejsce, aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej. Rodzice wielu z tych studentów zajmują mniej lub bardziej odpowiedzialne, a także wysokie stanowiska w naszym państwie. Gomułka nie był antysemitą, jego żona była Żydówką. Wygłaszając tę mowę, tak naprawdę walczy o utrzymanie władzy, jest zdenerwowany. Moczarowcy wręcz zachęcają go do ostrzejszych słów. Towarzysze krzyczeli śmielej, śmielej, kiedy chcieli go popchnąć do jakichś takich bardziej antyżydowskich wypowiedzi. No i między innymi znowu też tam napuszczano go na Gierka, bo krzyczano Gierek, Gierek.
Rozpoczyna się nagonka antysjonistyczna. Z Polski wyjedzie kilkadziesiąt tysięcy Żydów, wielu uczonych, intelektualistów, ale też osoby odpowiedzialne za zbrodnie komunistyczne, jak na przykład Helena Wolińska czy Stefan Michnik, starszy brat Michnika. Moczar pozbędzie się wielu politycznych przeciwników. Dla ludzi z jego grupy czas na nagrody. Ktoś nowy maszeruje, któż to zaczął? Wojskowy, co w ministra władzę uzbrojony. Generał Jaruzelski, minister obrony. Czołem, telewizowie! Czołem, obywatelu generał! Co Jaruzel wyprawiał, jak już został tym ministrem, to się w pale nie mieści. W niektórych komórkach przełożony dobierał sobie jeszcze tam drugiego i brali takiego delikwenta, szli do kibla i zaglądali mu w spodnie. Moczar zostaje sekretarzem KC odpowiedzialnym za nadzór bezpieczeństwa i sądów. Gomułka po zapłaceniu stanowiskami uratuje władzę. Uratuje ją jednak tylko na 2 lata. Nowi, rządni władzy ludzie poczuli już krew swojej ofiary. Już zbyt dużo ludzi zaangażowało się w walkę przeciwko innym ludziom establishmentu, żeby zająć ich miejsce przy władzy. W 70 roku Gomułka osiągnie swój największy sukces, uznanie granic zachodnich przez RFN. Układ uznaje i sankcjonuje ostatecznie od dawna istniejące realia europejskie, a w szczególności ustaloną w Poczdamie zachodnią granicę Polski. Dotychczas to ZSRR było jedynym gwarantem polskich granic. Rok tego sukcesu jest jednak również rokiem upadku Gomułki. By zrozumieć jego upadek, musimy zrozumieć jakość życia w PRL-u w końcu lat 60. Średnia pensja wynosiła wtedy 2235 zł. Ceny wszystkich produktów były odgórnie ustalane przez państwo i tak na przykład para rajstop kosztowała 200 zł, czekolada 19 zł, kilogram masła 34 zł, kilogram kiełbasy 125 zł. Podwyżki były bardzo niepopularne i decydowano się na nie rzadko i właśnie pod koniec 70 roku, tuż przed świętami, władze decydują o podwyżce cen mięsa średnio o 17%. W radiu odczytywany jest komunikat o regulacji cen. Smalec o 33,4%. Mąka pszenna i żytnia o 16%. Mleko konsumpcyjne na sezon zimowy o 8%. Dżem, marmolada, powidła o 36,8%. To wywołuje gniew i zamieszki. W Gdańsku dochodzi do protestów i strajku. Gomułka nie pomoże sprawie, wysyłając tam Zenona Kliszkę. Ten w Gdańsku zupełnie straci głowę. Nie zgodzi się na żadne pertraktacje. Świetnie ujęte jest to w filmie Czarny Czwartek, który wam bardzo polecam. To, co słyszycie, to prawdziwe cytaty z Kliszki. Z kontrrewolucją się nie rozmawia. Do kontrrewolucji się strzela. I nawet jeżeli zginie 300 robotników, to bunt zostanie zdławiony. Stocznię można zbombardować, zaorać i zbudować nową. Następne wydarzenia są połączeniem działań mających na celu odsunięcie Gomułki od władzy. Gomułka dostaje fałszywe informacje od Moczara i jego ludzi o zabiciu milicjantów. Zgadza się na użycie broni. Kliszko, dążący do twardego stłumienia konfliktu, rozkazuje otoczyć Stocznię Gdańską wojskiem. Tymczasem niewiedzący o tym Kociołek apeluje do robotników, by poszli do pracy. Odpowiedź na pytanie, co uczynić, jest tylko jedna. Powrócić do normalnej pracy. Od jutra, od zaraz. Rankiem 17 grudnia robotnicy przyjeżdżają do stoczni otoczonej wojskiem. Tłumy napierają na kordon wojskowy. Tak dużo ludzi było na peronie, że pierwsze szeregi były spychane przez następnych. Ten pierwszy moment jest niezwykły, dlatego że gdy ludzie widzieli, że już nie mają wyjścia, muszą gdzieś iść, muszą iść właśnie w tamtym kierunku, zaczęli śpiewać hymn polski i szli. No i wtedy poszły serie z broni maszynowej. Dostałem postrzał w rękę, padłem na kolana, dostałem postrzał drugi w głowę. Poczułem ciepło. W pierwszy moment pochwyciłem tą rękę po to, aby, nie wiem, może przy szyją, może coś, no nie wiem, no myślałem, że tą rękę straciłem całkowicie. To było tak szybko, to był dosłownie moment. To był krak pocisku. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że będę strzelać z ostrej amunicji i bezpośrednio do ludzi. Nie zdawałem sobie sprawy. To jest niemożliwością, żeby do bezbronnego człowieka strzelać z ostrej broni. Giną pierwsi ludzie. Zabici noszeni są na drzwiach. Wiemy, że były co najmniej 4 takie przypadki, jednak znamy tożsamość jednej osoby, Zbyszka Godlewskiego. To na jego cześć powstała ta słynna ballada. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Grupa
tymi flagami, co nieśli tego zabitego, jest już na Świętojańskiej i idzie dalej. Na czele idzie młodzież, młodzież. Posądzają, że akademicka albo szkolna. Dochodzę do opartego o ścianę dwóch gości, który trzyma rękę jeden na ramieniu, krew mu się po ręcach leje, a drugi tak jakby właściwie nic mu nie było, tylko był bardzo blady, bo jakby w szoku. I ja raczej do tego krwawiącego chcę założyć mu opatrunek i chcę, żeby tą rękę odchylił, a on mówi, niech mnie pani nie ratuje, mego kolegę, bo on ma dzieci. Pamiętam jak dzisiaj, to był bardzo szczupły, malutki taki mężczyzna z cieniutką obrączką na palcu, jak sznureczek. Nim ja doszłam, to on już padł, nieżywy był. Także to są wspomnienia okropne dla mnie. Ja przeżyłam wojnę. Ja w gestapo siedziałam jako 11-letnie dziecko, ale tego nie przeżyłam, co w tych wypadkach grudniowych. Zamieszki zostają krwawo stłumione. Zabitych zostaje 41 osób, rannych ponad 1000, aresztowanych i brutalnie torturowanych 3000 osób. W tym czasie toczy się już zakulisowa walka o władzę. Moskwa jest zniecierpliwiona. Wicepremier Jaroszewicz zostaje wezwany na rozmowę z premierem Kosyginem. Dowiaduje się, że Rosjanie mają już dość Gomułki, bo cytat. Brak mu koncepcji zarówno rozwiązania kryzysowej sytuacji w Gdańsku, jak i w kierownictwie partii. Jaroszewicz dowiaduje się też, że Moskwa nie chce Moczara. Kolejny cytat. Chociaż nie chcemy się wtrącać w wasze wewnętrzne sprawy, to jednak wiedząc o dyktatorskich zapędach Moczara, KPZR będzie odradzała polskim towarzyszom z KCPZPR wysuwanie Moczara na pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego. Jest przewrotny i głęboko zdemoralizowany. To antysemita, dwulicowiec, mający nieskrywane skłonności dyktatorskie, otacza się ludźmi z pogranicza politycznych Szumowin. Na koniec Kosygin mówi kluczową rzecz. Kierownictwo KPZR wysoko ceni towarzysza Gierka. To praktycznie przesądza zmiany. O utracie władzy Gomułkę informuje jego pupil, Józef Teichma. Ciężko oddychał, miał twarz trochę taką czerwoną, zmienioną, oczy przemęczone od niewyspania, od jakiegoś tego przeciążenia. To, że to nie było. To tak od strony psychologicznej i takiej osobistej, to była sprawa bardzo taka przykra. I... On cierpi, a tu wchodzi jego ulubiony przyszły następca, który mówi mu, musisz odejść. No to jest to właśnie ten Brutus, który był wierny i przestał i zaatakował, no więc tak, on napisał w swoim liście, że wszystkiego się spodziewał, ale nie tego, że przyjdzie właśnie ta Teichma. Gomułka, rozumiejąc układ sił, 20 grudnia rezygnuje ze stanowiska pierwszego sekretarza i udaje się na leczenie. Pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Partii wybrany zostaje Edward Gierek. Tuż po obradach plenum pierwszy sekretarz przybywa do studia telewizji. Słucha cała Polska. Nie powinienem był się wtedy godzić na przyjęcie tej funkcji. Nie byłoby tych wszystkich historyjek, nie byłoby tych zmian, jakie nastąpiły, no ale ja wiem, czy to byłoby dobrze dla Polski.